Dzisiaj zagramy sobie w moją wspaniałą, można nawet powiedzieć, że ulubioną grę, Hollow Knight. W sensie mam dużo ulubionych gier, ale to jest taka główna. Grałem w nią masakrycznie dużo czasu, co można zobaczyć po liczbie godzin, ale mimo to nie grałem w nią już mniej więcej od prawie długo. Nie umiem określić ile, ale bardzo długo w nią nie grałem. I dlatego zaczniemy sobie grę. I teraz pytanie, czy Classic, czy Steel Soul? Czyli to jest hard. Gdzie ja się przyznam, że harda oszukuję. Przyznaję się, dlatego jestem złym człowiekiem. I nie mam pojęcia szczerze. Naprawdę nie wiem, co wybrać. Czy klasyczna, czy steel. O Jezusie, nie myślałem, że to będzie tak trudna decyzja. Chyba klasyk, bo jeśli nagrywam to na YouTube'a, to raczej... Raczej nie chcę umrzeć, tak mi się wydaje. W sensie nie ma co umierać i tracić dosłownie cały progres. Okej. Okay. Będę czytać, będę spróbuję. In worlds beyond, they speak your name with a reference and regret. For none could tame our savage soul, yet you challenge me. Under palace watch you touch. We changed based instinct were redempt. I przepraszam, czytam koszmarnie. Skupiłem się na tym, jak koszmarnie wymawiam te słowa i nie byłem w stanie nadążyć. Przepraszam. Rzadko cokolwiek czytam po angielsku. Normalnie aż pamiętam, jak po raz pierwszy grałem w tą grę. Ojejku, to były czasy. Rok temu. Mniej więcej chyba w maju albo w kwietniu. Naprawdę wspaniała gra. Oj, nasz mały Knight. Ojejku, jaki on... O Jezu, co mi wyskoczyło, przepraszam. O mój Boże, przykro mi chłopie. Jakby, o Jezusie. Nie moja wina, że pojawiło się to powiadomienie. Przykro mi, jakby... Sorry? Pewnie pozwał mnie zaraz za RODO, ale... Ale no cóż, no mówi się trudno. Okej, okej, to jest to, okej. Okay, bo jeszcze, że już nawet klawisze nie pamiętam. Czy tu... Dobrze pamiętałem, że tu jest coś ukrytego. Okej, okay, tu już nic więcej nie ma. Jejku, ja naprawdę... Jezusie, ja tak dawno nie grałem w tą grę i zapomniałem, jak ona jest wspaniała, w sensie... To jest głupie, totalnie idiotyczne, ale... O, zapomniałem. To mnie bije. Okej. Okay. Ciekawostka w tej grze, poruszasz się strzałkami, nie w WASD. Z-em się skacze, a X-em bije. Ojejku, ja ich nie widzę. Ja nie widzę tych maluszków po prostu. Okej, okay, to są takie geo, w sensie takie grudki geo, z których właśnie mamy te geo, które są naszą walutą. Jejku. O, wspomniałam, że to spada. Okej, okay, inspect. No, interact. Higher begins, these words are for you alone. You great strange marks you amongst us. Focus your soul and you shall achieve feats of which other can only dream. No i to jest, że dostajemy duszę za atakowanie enemisów. I ta dusza jest jakby kolekcjonowana i żeby się wyhealować, możemy przytrzymać A po prostu. I tyle. W dużym stopniu. O mój Boże, to jest latająca gnida. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, wraca mi skill, jakby czuję comeback skilla w tej grze. O mój Boże. O! O! O mój Boże, ciężko się gra. Tak po kilku... paru latach. Tego się nie spodziewałem, kolce, szczerze. Czy to był fall damage? Nie, nie było fall damage, ale jestem głupi. Dobra, nieważne. O, okej. Okay. O, go. Ogólnie, pamiętajcie, w każdej grze, nieważne co, zawsze zbierajcie tyle kasy, ile się da. Nieważne co. Ojejku, to było... O, niebieskie serduszko. O, tak. Dwa niebieskie serduszka. Czy ja tam doskoczę w ogóle? No, doskoczę.
O, dobra, jedna, okej. O! Zapomniałem o tym! Nie mogę wrócić już. W sensie faktycznie było coś takiego kiedyś to. A, to na dole coś jeszcze jest. Co to jest? O! Okej. Ojejku, tam... Nie zebrałem tego, czyli nie było warto. O, przepraszam, pewnie cheatuję teraz, ale po prostu ja pamiętam, że tak się dało. O, inspect. Here begins these words are for you alone, which in your lands do not hide your true form. Let Al bask in your majesty, for only this kingdom could produce one such as you. Okej. Okay. O, dobrze, już pamiętam, co tu by... Tu nie da się wskoczyć? To zdawało mi się. Free of fallen. O, bez jaj, to był ten charm. Okej, okej. Ja to wiem, ja to wiem. A, to jest po prostu... Okej, to jest po prostu ten spadek w dół. Okej, okej. Oj, to jeszcze trochę w górę będę musiał się wspiąć. No dobra. Ale ogólnie background tej gry jest tak piękniusi. Jeszcze muzyczka. Mam za cichą muzyczkę. Ta muzyka nie jest jakaś koszmarnie duża jak w Minecrafcie, ale jednak jednak chciałbym ją mieć. Jeśli będzie za głośno, to przepraszam, to ja to zmienię. No i o, to wpadłem tutaj. Dobra, git. O, tutaj. O! No i adios, moje fajne niebieskie serduszko już na początek. No, bardzo dobrze, że to jednak nie jest hard, bo na hardzie to był humor, na pewno. Dobra, lecimy kolejny raz. Here begins. These words are for you alone. Beyond this point you enter the land of king and creator. Step across this threshold and obey your law. O, coś więcej. Bear witness to the last and only civilization, the eternal kingdom, Hallownest. O, no to jeszcze trzeba zniszczyć. Wielkie wrota do Hallownest. Nie mam pytać, ile jeszcze będę tego bić. Okej. Tego się bałem, na początku gry masakrycznie się tego bałem, pamiętam. Tego skoku wiary z asesyna normalnie. Coś było? Dobra, to nic nie było. Okej. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Dirtmouth. The feeding tam. Nie mam wiedzieć, co to znaczy feeding. Będę się sobie nazwać. O, ławeczka. Tak, tak, wiem, spokojnie. Właśnie, odpalamy sobie tego czarma. Anybody's... Embodies the fury and heroism that comes upon those who are about to die. Nie wiem, czy to chyba tych opisów, bo to nie ma sensu. W sensie ten opis główny, czyli jeśli zbliżam się do śmierci, to po prostu moja siła wzrasta. Okej, posłuchajmy ciebie. Hello there, travel. I'm afraid there is only me left to offer welcome. Our town fell quiet, you see. The other residents, they have all disappeared, headed down that wall one by one into the caverns below. Used to be there was a great kingdom beneath our town. It's long well fought in, yet it still draws folks into the deepness. Ja czuję, że ja czytam to źle i nie mogę się poprawić, bo nieważne, dobra. Wealth, glory, enlightenment. That darkness seems to promise all things. I'm sure you to seek your dreams down there. Well, watch out, there is a sickly air that fills the place. Creatures turn mad and troubles are robbed of their memories. Perhaps dreams aren't such a great thing at all. Ojejku. W skrócie, żeby przetłumaczyć, to wam nie przetłumaczę, przepraszam, jestem za głupi. Ale chodzi mniej więcej o to, że no... Okay. Że w
to kiedyś było fajne miasto, ale i tu byli ludzie, ale oni zeszli w dół, właśnie tutaj zeszli. I jak tu zeszli, to... O. I no i właśnie wszyscy zeszli i tu nadal jest takie powietrze trochę skażone, czasami ktoś tam kogoś atakuje, bla bla bla. O! Już pamiętam, bo ty tak szarżowałeś bodajże. Okej. Ja już nie pamiętam dokładnie co jak kto bił i jak działał. Znam tylko bossów. W sensie dosłownie to jest tak głupie, że ja fajnie znam chyba każdego bossa, ale tych małych robaczków to praktycznie nie. Jeśli pójdę tutaj tak, to pójdę dobrze. Nie dosięgnę się. Jestem ciekaw, jak dużo tych geo spadło na dół tutaj właśnie gdzieś. Nie jestem w stanie je teraz dobrać. O, dobra, ty. O, ty. Lecimy. Przysięgam. Czasami w klasie nucę go sobie. W sensie nucę tak jak on. Hello there. Come down to explore these beautiful old ruins. Don't mind me. I have fondness for explorating myself, getting lost and finding your way again is a pleasure like no other. We are exquisitely lucky, you and I. I am a cartographer by trade, and I'm working on mapping this area right now. Would you like to buy a copy of my work so far? Yes, of course, my dear friend. Okay, dostaliśmy mapkę, moje drodzy. Chocolate, map can be a useful thing, but in it alone won't show you where you are. If you are not the head for direction, I guess pushing a compass for my wife Isolda. She's just now opening our new shop, new map shop. In Ditchmouth, selling all sort of useful things to wanderers like yourself. She will even sell some of my old maps from time to time. I pull back to see her whenever I finished mapping an area. She's always so excited to see me. Dobrze, więc pod tabem mamy mapkę, moi drodzy. O, właśnie, mam taką mapkę do określenia. I możemy określić teraz, że jesteśmy w tym lewej części mapki, żeby wam dokładnie to zaprezentować. Jesteśmy o dokładnie gdzie, nawet nie widzicie środka, no ale gdzieś tutaj w tym miejscu. A boss jest na prawo i w górę. Dobra, to lecimy na bossa od razu. Nie ma co się bać. Jezu, odpaliło mi się na cenie znowu. Do tego gościa. Wow! No tego nie pamiętałem. Lol, te... O. Dobra, nie pamiętam, czy tu te geo znikały szczerze, a mocno się boję, że właśnie zaczną mi znikać. Więc na początku je pozbieram. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jest w tym miejscu. Aha, to jest takie sprytne przejście, czy coś? A, to jest kultury, okej. Okay. O, to jest po prostu takie super epickie miejsce, gdzie można duszę sobie napełnić i odpocząć sobie i zapisać grę. Bo grę się zapisuje na tych łatkach. Ciekawa konwersacja. No, interesująca konwersacja. Okej, mogę pójść tu jeszcze w dół.
kasy, tym lepiej, szczerze, a wiem, że będę tyle wydawał, że mnie nawet jeszcze nie jesteś praktycznie pewnie. Tak strzelam mniej więcej. Dobra, celem jest to, aby że ja chcę jeszcze dzisiaj pokonać bossa. W sensie naprawdę chciałbym jeszcze w tym odcinku, jakoś go spróbować porobić. Nie wiem, czy mi się uda. Oby. W końcu to boss jednak. Ale będziemy dobry wiary. Tak sam. Okej, tam nie wskoczę. Taki głupi! Ja tam teraz jest. Ojejku, dobrze. Ej, Ojejku. Koszmarnie mi idzie, przepraszam. O Jezusie. Teraz sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś z pewnej grupki Discordowej zobaczy to, to mi będzie tak. Tak nieprzyjemnie, w sensie to będzie takie mega dziwne. To jest właśnie grupka z tej gry. O Jezusie, to będzie mega, mega dziwne. O, nie da się tam wyczekać. Się do was, a ty jesteś niżej jeszcze. Już wiem, chyba tam nie było. Co tutaj nie chcemy. O! Tak, ty skaczesz. O! I stąd mogę pobrać trochę duszy, ale nie potrzebuję. I tu była taka fajna pani. Fajna pani sprzedawała mi tutaj takie fajne rzeczy. Tutaj... O! Zapomniałem o tym totalnie! Przecież tu jest ten boss. O Jezusie. Okej. Okay. Czekaj, tu nie koniec! Już pamiętam, Jezusie, to nie był koniec. Jestem prawie pewien, że... O właśnie, mu z brzuszka wylecą jeszcze te małe muszki. Ja no właśnie. Tylko, że ani od nich geła nie ma. To jedyny ból. O nie, nie dojdę, tam są za malutki. Ojej. Nie podoba mi się. O! Dobra, tego nie dał się odbić, bodajże już. Ok, enter. O, no cześć! Oro, you off. You wield your nail like a club. Ask me, how much deeper do we have to go? Oh! Oh, what? Who are you? I see this old village. What a strange dream to have lead me down here. If you hadn't found me, I don't think I would have ever woken. Okay, one był taki uśpiony, tak jakby. I am sly, unusual. I live an uneventful life up in Deerdmouth. The air in the ruins doesn't agree with me, so I would best be getting back. If you return above, come and see me. I'm probably the friendliest face left there, and I can thank you properly for your good deed. Deed to jest chyba czyn. Nie mam pojęcia, szczerze, ale tak domyślam się z kontekstu po prostu. Więc przepraszam, jeśli czegoś nie ogarnię. Serki. Dobra, lecimy wyżej. Czekaj, czy to tutaj? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Jestem prawie pewien, że muszę się cofnąć. Już szczerze nie pamiętam do końca tej mapy. W sensie niby przegrany w tej grze 300 godzin bodajże, ale... Ale jednak nie pamiętam tak dokładnie. Tylko tak mniej więcej. O, no tak, on pluje. Ja naprawdę zapominam takich rzeczywistości czasem. No
naprawdę, walka z zwyczajnymi jest cięższa niż z bossami. Tak mi się wydaje. Hej, tutaj, tutaj, tutaj. O, już pamiętam. Nie, czekaj. Źle poszedłem. Nie, dobra, poszedłem dobrze. Idziemy tutaj i tutaj będzie nasz... fajny przyjaciel. Tak. I teraz mamy pociąg. Przybędzie taki, przybędzie. Poczekaj, nie fajny, poczekaj. Taki fajowy, taki fajowy. Kiedyś inny. Na razie mi się nie chce. Dobra. Mamy 20 minut już. Materiał, to jest bardzo dużo. A, ja na to chcę pokonać bossa. Jakby to jest mój cel. Więc lecę pokonać bossa. I tyle. Oh yeah, moi drodzy, w tej grze są... ojejku, takie urocze czujnice. Nie, są nogi, nie pamiętam. Ale jest taki uroczy malutki, on się tak cieszy, bo go uratowałem i on ucieka. One są tak fajowe. Tak fajne nagrody ci dają, naprawdę. Jakby ratowanie ich jest mega opłacalne i mega przyjemne. Dla mnie. Okej. Okay. Wspomniałem, że się na ciebie bije. Przepraszam, ale... o mój Boże... jakby... myślałem, że jestem troszkę silniejszy. W sensie troszkę lepszy. Jednak jestem beznadziejny. O Jezusie. Spodziewałem się naprawdę lepszego wyniku od siebie. To ja nie wiem, czy ja pokonam bossa, szczerze. Jeśli z tym sobie nie poradziłem. Bo ciągle C naciskałem. Oj, kto wie, ten wie, ale... o mój Boże, jak to będzie ciężkie. Oh, man! Man! Czekaj, czy to jest... tak, to jest już to. No ale dobrze, zacznijmy się. Aha, pokażę wam easter egga. I pokażę. Czemu to nie działa? O! Zapomniałem, ja mam się z tym pobić! O mój Boże! O! Zapomniałem! O! Okej. Okay. O, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No dawaj, dawaj, no, pokaż. Masz. O, dobra. Ojejku. O. O, udało mi się, dobra, zrobiłem to. Nie, bo chciałem pokazać easter egga takiego, że tutaj jest tak śmiesznie, że... że można rozwalić i sobie uciec. Dobra, pokonam go nie. A i tak to mogę zagrać tyle. Jakby za bardzo mnie rozprasza wspaniały. Jejku, to mi się teraz takie smutne wydaje. Przepraszam, naprawdę, przepraszam. To jest takie nierycerskie. Przepraszam cię, no. Teraz poczekałem, poczekałem chwilkę. Tylko poczekałem, tak ciutko, tak minimalnie, tak. Tylko troszkę. A widzicie? Widzicie? To coś to jest taki mały, taki tu. Okej, stałem tu, przepraszam.
ale po prostu chcę się wam pochwalić jak największą ilością rzeczy związanych z tą grą, żeby was zachęcić, w sensie nawet jeśli w teorii oglądacie teraz tą grę tutaj, to nawet jeśli wam się po prostu spodoba, to zapraszam do własnego grania, bo gra jest naprawdę świetna i nie wyobrażam sobie, aby nie zagrać w nią chociaż raz, bo po prostu jest świetna. Ja tu nie mam lepszego wytłumaczenia, po prostu zagrajcie w tą grę. Tyle. Dobrze. To ja mam takie mistyczne wejście, nie wiadomo gdzie. I na tym na razie skończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wpadniecie jeszcze kiedyś, aby obejrzeć. Z mojej strony to tyle. Adios.